Mógłbyś polecieć za nim? Albo nie wiem, ja go zdejmę. A wiesz, że to może nie przejść? Tylko najpierw pozbędę się tego. Zdrajcy. Patrzę, co zdrajcy. I to aż trzy. I jeszcze kościeje ma. I zżygał się na mnie. Ty się na mnie zżygujesz, a ja na to maslą. Lecisz tu. Lecisz tu. Zdejmij tych upierdliwych strzelców. Jeszcze mi kościeje zdejmuje. Kościeje, no trochę na zbiór. Ale się wlecze. Ile oni mają spowolnione? O, weź na gargulcach sprawdź. Ile ty masz tego spowolnienia? No ja już mam mastera, więc raczej pod powodnich zwolniło. Znaczy maksimum jest do 4 chyba, także. No 4 mają. W sumie jestem ciekaw, od czego to zależy. O, czekaj. Zdjąłeś mi kościeje. Jaka szkoda. To jest sporo. Bierz. No co za debil. Co? Na minę mi wdepnął, mimo że mu nie kazałem. Dobra, bierz tych zdrajców. Wampiry z czwórki są fajne. Mówisz? Zabij. A nie, to jest chyba któryś raz mówię. Jaką mapę by tu zrobić, bo się teraz zastanawiam. O tym pomyślimy później. Zwłaszcza, że my chyba jeszcze mamy chyba w godzinę to wszystko skończymy. Ty, a właśnie. Bo mnie naszło. No. Grałeś w Chronicles? Nie, ale... Bo się zastanawiam, jest jakaś kampania Wrót Żywiołów? Nie, chyba. Nie wiem. Bo to ty było ci. Nie, bo ja byłbym przeciwny Wrotom. Ja generalnie nie lubię strasznie. Nie pasuje moim zdaniem do całej gry ten zamek. Znaczy to miasto, więc darujmy sobie już. No dobra, w sumie. A tam dobrze. Zaraz oddzwonię. Chociaż pewnie to ci telemarketerzy. No teraz są te atrakcyjne pakiety i w ogóle. A daj spokój. Zabij ich. Lepiej. A, i montaż. Demontaż. Demontaż, tak? Dokładnie. Czekaj, gdzie on mi się wydropił? Tutaj. Zaraz Sandro tam do jego podejdzie. Zwłaszcza, że od północy już mnie nie zaatakuje. Bo tu już nie ma żadnego monolitu. No to, a nie, tu jest jeden. Ale on chyba prowadzi gdzieś tam, więc najwyżej do ciebie ucieknie. To ty kontynuuj rush na brązowego, ja zdejmę tego. Chociaż czekaj. Jest of course. Moment. Co on tu ma? Coś mi się przypomniało. A to ten. Coś mi się przypomniało. Bardzo ważnego. On właśnie stracił ostatnie miasto. Więc podejmie desperacką próbę odzyskania miasta. Więc może mi zraszować mój zamek. Znaczy moją nekropolię. Rozejrzyj się. Co ty tu masz? Nie mam kasy, ja żeby... tutaj masz. Dobra, przehandluję. Drewno już, to już mi kompletnie nie jest potrzebne. To też mi już kompletnie nie jest potrzebne. To mi nie jest potrzebne. Kryształy mi nie są potrzebne. Dobra. I 30 tysięcy chyba wystarczy, żeby... A co to za Kinder niespodzianki? O, dostałem linka do akta. Chyba nawet po polsku. A to sobie potem przeczytam. Ktoś tu napisał, że ponoć 5 głosów zabrakło. Przegłosować. 5 głosów, ale znaczy, że... Ale to nie wiem, to jest Discord, to jest takie sobie jednak chyba trochę źródło, ale zerknę sobie potem. Dobrze.
On może być groźny, więc... Ściąg Sandro może do niego. Tu jeszcze nie wyrekrutowałem, no popatrz. Wampiry zabrakło. Ale to nie pod... Dobra, handlujemy. Targowisko. Pyk. Nie no, damy radę chyba się obronić jakoś. Chyba, że on będzie rushował na inne miasto, ale on wtedy algorytm chyba wybiera najbliższe miasto. No, nie zdziwiłem się. Bo ty wiesz, że jeżeli zabierasz wszystkie miasta i jest skrypt, który ma właśnie, który sprawdza, czy się ma wszystkie miasta, to on wtedy robi desperacki atak. I on wtedy atakuje nawet wtedy, jeśli z góry nie ma na to szans. Nie no, z taką armią to chyba już go pogonię. No kłócimy się, to jest ten koleś, który ma najemane golwa. Dobra, ci idź do miasta. A jak nie, to wyjść tam Sandro. Znaczy, gdzie jest Sandro? Tu jest. Muszę jeszcze dorwać tego gościa. Pewnie mi pójdzie na miasto te. Nawet bym się ucieszył z tego scenariusza, bo by nie miał już gdzie uciec. A, bo jeden koleś mi się tutaj zategował. Dulas? Tak. Ale już idź na brązowego, żeby głupie pomysły mu nie przychodziły do głowy. Jawohl, Herr Oberführer. Ale zajebiste umlaut. Kwa, po co ja to zrobiłem? Dobra, nieważne. Niech sobie popływa, o! No bo mam mało, no co? Bardzo bezdenna? Jeśli dobrze pamiętam, to są trzy klasy tego typu artefaktów. Ja mam najlepszą. Widzę. W piątce też chyba tak było. Nie, w piątce była sakwa i torba. I torba dawała chyba 5 stówek. Albo 1000, już nie pamiętam. Ej, tylko się to wybrał, bo czy... Nie. Co nikogo nie? A czy to, czyli zdaje się, że tu wystartował pomarańczowy, tu fioletowy, tu brązowy. Był zielony? Był, ale i on chyba był bastionem. Aha, to zielony. Tu niebieski. No ciekawe. A no fajnie, ciekawa mapa. Dobra, baw się. O. A pusto było? Tak. Sandro, zniszcz go. Ty patrz. Wiem, co zrobił, upokorzę go. Patrz. Upokorzę go. Co, jednie fańcucha? Nie. To ty gnoju. Wiesz, co chcę zrobić? Ale śmierci? Tak. Zniszcz go. Ale śmierci to jest akurat takie sobie zaklęcie. No wiem. To miałem na myśli, mówiąc, że go upokorzę. No i zostałeś jeszcze ty, cwaniaczku. Sandro, grzej tu. A żeby cię jeszcze bardziej poniżyć... gdzie jest karczma? Bierz tego czarodzieja. Żeby cię jeszcze bardziej poniżyć... Wynajmę ogryska tylko po to, żeby ci to wszystko zabrał. Dzięki. A po co ci? Kończymy mapę. Żartuję. Jest to mnie rtęć bardziej potrzebna. Akurat.
którym miesiącu byś poszli w ogóle stan? Z grupy? Stan. W drugim miesiącu. Ze startowego biomu? W drugim miesiącu, pozdro. No, w sumie fajnie, że jesteś już nekromantą, czy tam rycerzem śmierci, bo już nie będę musiał cię zwalniać. A to jeszcze mi to ogarni. Rycerz śmierci. Trzymaj. I to już tutaj. Tylko uważaj, żeby ci tam żadnego desperackiego ataku na pustkę. Aloha! Motherfucker. Masz falę śmierci? Jeszcze nie. O, graj tylko smokiem, żeby go jeszcze bardziej upokorzyć. Już mi to wrześnie pewnie. A dobra. A co, da się zdejmować oddziały? No, w ogóle się dało, ale to... Znaczy się, w piątce jest taki patent, że można nie wystawiać części swoich jakby jednostek. Jakby to upokorzyć? O, rzucę błogosławieństwo na błękitnie. Nie, to będzie hamulaj. Masz jakiś gówniany masowy czar? O. A, odporny są 1-3, faktycznie zapomniałem. Dobra, tam. Bawmy się. Pyt. Gnole. A, to myślałem, że... Myślałem, że ci chociaż 20. No, to już lepiej. Tego nie lepszy rok? Tak jest. Znaczy, nie wiem czemu, ale komputer woli rozbijać się małymi armiami o nas. Krystowy smok ma taką problematykę, że nie lata niestety, ale to mi się akurat... No nie narzekam. Czekaj, czy one nie mają obszarowego przypadkiem? A nie, może nie ścieć mury. Praktyczna rzecz. No to jest fajne w sklepu. Bramę rozjeb. Tak. Kto chce pierwszy dostąpić za szczytu umrzęcia ze śmierci z rąk. A myślę, nie trafię. Ty przeżył! Twardy chuje. Dużo oberwał? O, nawet. A masz. On się z daleko nie ruszy. Wiesz, z czym mi się kojarzy ten błękitny smok? Z tym awatarem śmierci Arantira. Nie wiem, czy pamiętasz. No. Nie był błękitny. No nie był błękitny, ale jak miałeś Arantira na 30 poziomie, to ten awatar śmierci tak, miał 1000 punktów zdrowia, chyba 50, chyba coś 40 ataków, czy tam 50. Niematerialny, czekaj. Wysysał życie, rzucał smutek, grozę, obniżał morale. Był strasznie on OP. Arantir, no co ty chcesz? Ale miał jedną wadę. Jeżeli przeciwnikowi uda się go zdjąć, to Arantir traci całą manę. Możliwe, że chcieli być zgodni z grą Dark Messiah, bo w Dark Messiah w ostatniej misji właśnie chyba walczyło się z jego awatarem śmierci, ale pewności... Nie pamiętam, szczerze mówiąc. A i tracił całą moc już wtedy? I bum. I wtedy był właśnie chyba bezbronny. Dobra. I teraz będzie problem. Będą desperackie ataki. Tak. Sprawdź, czy nie ma w pobliżu bohatera. Sprawdź, czy nie ma w pobliżu bohatera. A mojego? Nie no, u siebie to nie widzę, ale wiesz. Ja nie wiem, jak portale, czekaj. Może tu się gdzieś skitra. Dobra, spróbuję go dorwać. Raczej nie przejdzie. Raczej mała szansa, że jest za daleko od jakiegokolwiek miasta. No i se popływała. A ja posprzątam. Teraz wystarczy tylko dobić jego bohaterów i jest przegrany. No kurwa. Dobra. Kuchałpie. Ty, ale zobacz, jak szybko ten pomarańczowy został rozjebany.
Czekaj. No. O, tu nie, no właśnie, tu nie dotarł. Właśnie to jest właśnie uroki mapy z tyloma portalami do miasta. No to właśnie tego nie lubię, bo jak ktoś lepiej znowu... Jak myślisz, wygrałbym tym? Trzy behemoty? Zwykłe? No to jest halabardnik, jeden z najlepszych pierwszopoziomowych stworzeń. Spróbować? Co mi nie daje? A nie, bo on ma przecież... O, leci na moją nekropolię. To było... O, jest! Jest u ciebie chyba na północy brązowy jeszcze. Na północy? Gdzie? Tu. Jak byśmy. Za... Nie tym! No nie tym. Tym. No Sandro, na to... Co... Nie! Niech on do mnie przyjdzie. To on musi do mnie przyjść. A psikuj. Dobra, ty lecisz tu. I teraz wystarczy tylko na niego zaczekać. On mi zaatakuje to miasto. Więc ja będę się bronił w moim zameczku. Jak myślisz, obronię się przed nim? No może być wesoło. Na pewno mu to kopniesz. O nie, co ja zrobię? Drakon, chyba się trochę wkopałem. Spierdolę. A, bo szkielety masz. No tak. Dobra. No cóż. Ale tylko trzy, to możesz się wyspać na niego. I uciekaj. Będę miał stratę, mnie to w sumie wali. Kurwa, dwa smoki nie zdjęły ani jednego tego rycerza, ale te smoki są gówniane. Smok jest tylko tak gówniany jak jego mistrz. Nawet nie... Który nawet już nie ma mamy. Zaraz z liścia dostaniesz. Żeś go zblokował? I o to chodzi. Ja tak nakurwiałem błękitnego smoka. Błękitne smoki, pamiętasz? Tak. Też ich tak zbloczyłeś? A nie? Znaczy one latały także. Nie pamiętam. Znaczy one latały także, to tam. No 23 centaury, nie narzekam. I jeden szkielet. I w zamian mam... Mauzoleum jeszcze byłoby fajnie odzyskać, ale... Znaczy wiesz, jak już niebieski dostanie w pierdol, chociaż nie dostanie w pierdol. A właśnie, miast pilnuj, bo... A dobra, to wiesz? Brązowy się na północy pojawił. A tu o. No to on mnie zaatakuje, te miasto. To niech atakuje, zapraszam. Co ja to robię? Ja se pozwiedzam, co mi tam. O! Uniwerek miał! Fajowo. Farciarz. No, a niebieski zaraz rozbije się moją armię w nekropolii. I teraz mi w ogóle się te smoki nie są do niczego potrzebne w tej chwili. Teraz trzeba tylko zamki obstawić dobrze, bo one... W ciągu tygodnia musi zdobyć nowe, inaczej odpada. No jak zobaczę, że będzie szedł, no to pobawmy się. Bawmy się se zamku. Zwolnij! Lepiej rzuć na jego wytrzymałość jakąś. Czy kamienną skórę w sensie. Czego tu nie ma. O, tu masz kamienną skórę. Czekaj, daj się rozejrzeć. Zwiększa obronę albo... Zmniejsza obrażenia, co by było lepsze. Obrażenia chyba. Szczególnie, że on ten... Znaczy, to jest pierwszy poziom. Szczególnie, że on ignoruje obronę. A nie zmniejsza jej po prostu? Z każdym atakiem? No to cwaniaczek. Co, nie chce podejść? Nie. No bo jeszcze spowolnienie mam. Teraz czekaj, raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery. Dobrze to wyliczyłem? Dobrze, co idealne. Niszczy matematyki. Rzuć na jego fortunę. O, chyba nie ma. A nie, mam. Masz. O, przeszło. Dobre! Jest dobre to było. Dobre. Fajna zabawa. No. Fajne są takie potyczki. Nie. Brać? A wezmę. I tak nie mam już nic. I tak powoli kończymy chyba tą sesję, bo to... A wiesz co? Jeszcze jedna rzecz mnie korci. Czekaj, który potrzebował kapelusz? A dobra. O! Mogę jeszcze sobie zająć to? Może? Jak sobie chcesz. Dobra. Znaczy, chciałbym jego zgarnąć najpierw, ale... A dobra, to... Już nie zdążymy chyba. No to... Twój ruch. No ja tak myślałem, że on to zrobi. I zobaczmy, z czym do mnie przyszedł. Zobaczymy, czy kaczka wodę pije. Tak, to jest ten. Nie, no nie. 8 gigantów. To dużo. Ale on musi wejść. No to wejdzie. No teraz już na pewno. Nie no, chyba damy radę, co? Pokuwa było prawieństwo. Mam pomóc? Gremlinem może oślepiej. No. Chociaż... Bez sensu, bo te wieżyczki pewnie zdejmą. No tak. Ale co mnie nie zaatakuje. Ale mam 12 tych, nie no, damy radę. Który ma poziom? No nie jest wypierdkiem. Patrz, ile ma many skubany. Kuwa, ale zobacz, jakie morale szczęścia ma. Zobacz, jakie morale szczęścia ma. Dobra, kogo by tu walić? W tytany czy w skorpeny? W skorpeny. Skorpeny szybciej zajdą. No właśnie nie schodzą, to mnie martwi. Właśnie problem w tym, że jak już jest mam wyższy... Wiesz czemu nie schodzą? Czemu? Bo nie mają mowy. No właśnie problem z wysokopoziomowym bohaterem jest taki, że... Dobra, trzeba szarżować. Zablokuję wampirem. I wampir będzie się o nią... Czy jest może smokami już? Nie, to daj waita. O! Nimi zaatakuje. Klątwę rzuca skopanie. Czekaj. To jest ulepszony? Tak. Czy to Manda chyba, ta ma chyba jakąś szansę na... Kurde. No trudno, obsadź. Dobra, czekaj. Czekaj, wampirem się ruszyć, czy może dać se... Raczej nie zaatakujesz nikogo porządnie chyba, nie? Giganty? Ale... A nie, bo jeszcze te są. Dobra, to ustaw się w kolejkę. Kolejce. Fuck. Ile ich jest? 11. Dobra, wy i tak gówno zrobicie. O. Jeszcze nie umarły skubaniec. Fajne. Ale to jest obszarówka i to gówniana. Armagedon jest jeszcze obszarówka, to już nie jest. Ale zniszczy wtedy... Pamiętasz, jak robiliśmy pojedynki w piątce? A. Jak ręce nie stara? To wzmocniony Armagedon mi rzuciłeś na japę i jeszcze twoje i chyba wkopałeś ten samego siebie przy okazji. No bo nie miałem pomysłu. A nie miałem wtedy przypadkiem smoków? Kurde, o nich zapomniałem. Jeszcze gorgony są. Ale dziwne są słabe, więc... Ale go ostro zniszczę. Ale muzyczka to jest. A no, fajnie. Dobra, trzeba blokować skorpeny. Trzeba blokować wjazd. Na środek. W golema. O ty skurwysynie pierdolone. Ty to niezły ten kole, niezły ten bohater. Ale kościej zaraz ogarną temat. Zdjąłeś dwóch gigantów, nieźle. Samymi kościejami. Znaczy, był lekko uszkodzony gigant, to jeden, ale no jednego zdjąłeś na pewno. O ty kutafonie. Gdzieś nie ma zakręć magii ognia. Tylko rzucił ochronę na... Nie, tarczy ognia, że się wkłada. Tarczy ognia rzucił. Ja! No ale zostaw pierdę. Dawaj kościaki. Kocham.
mocny. No mocny jest. Ale to będziesz... Bo tu mam tu jest pierwszy poziom kontra... 10, 12, coś takiego. Ma sporo. Może warto wysłać... Zżygałem się na niego. Może warto wysłać na niego Sandro. No, chyba nie będzie wyjścia. A może będzie śmieszniej. Ja tam po niego pójdę. Ja odzyskam ci miasto. Będzie śmieszniej. Nie no, miasto mi zostało. A po co ci na koniec gry? Dał radę.